Cześć, witam was na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy na moim koncie Free to Play, ponieważ chciałem wam zdać relację z tego, jak mi poszło w challenge'u, który był w ubiegłym tygodniu, który kończył się wczoraj o 9 naszego czasu. Ja zostałem w moim teamie wyznaczony do tego, żeby rywalizować z przedstawicielami innych teamów, w tym kto jak najdalej zajdzie w smoku. A jeżeli ktoś był na tym samym poziomie smoka, to wtedy kto ten dany poziom zrobił szybciej. No i tu z przyjemnością Was informuję, że udało mi się te zawody wygrać. Byłem tutaj najlepszy, teraz widzicie na ekranie listę zwycięzców wraz z poziomami, które osiągnęli, z czasem, której się udało osiągnąć, także udało mi się zająć pierwsze miejsce, a drugi był kropcio, także tutaj mamy Polskę górą, całkiem, całkiem. Udane zawody, udało mi się zgarnąć 250 punktów dla mojego klanu, aczkolwiek cały czas byłem pod wrażeniem, że tutaj jest zasada winner takes it all, tak? czyli wszystko albo nic, albo zdobywamy 250 punktów, albo nie ma niczego, bo za drugie, trzecie, tak dalej miejsce nie ma. Okazało się, że progresywnie te punkty spadają, także każdy, kto uczestniczył, tak naprawdę coś tutaj swojemu klanowi zgarnął. I w sumie dobrze, że, że tutaj miałem świadomość tego, że nie miałem tego świadomości, ponieważ to mnie bardziej mobilizowało do tego, żeby się bardziej starać, byłem bardziej zdeterminowany, żeby to wygrać. No i powiem Wam, że kiedy ogłosili, kto będzie brał udział w tych zawodach, spojrzałem sobie na leaderboard i patrzę, kurczę, jestem pierwszy. Wszyscy, którzy się tutaj zapisali do, tego, do tych zawodów, są albo na tym poziomie, co ja, albo niżej, a ja miałem najszybszy czas. Problem był taki, że mm, kiedy było czwartek wieczorem, tak, czwartek wieczorem, kiedy spojrzałem sobie na, na listę, nagle się okazało, że spadłem, ponieważ przynajmniej dwóch ludzi wskoczyło poziom wyżej, na poziom dziewiętnasty udało mi się zrobić, im zrobić z nieco, z nieco gorszym czasem, nie był to czas generalnie dobry, ale jednak udało im się to zrobić, a ja Byłem mocno zablokowany na 19 poziomie. Kombinowałem, kombinowałem i za nic nie potrafiłem przejść tego poziomu. Nie potrafiłem tak naprawdę przejść samych fal. Już na falach yy, na pierwszej fali, już traciłem zazwyczaj 3 z 5 championów. I głównie było to przez Affinity, bo tak widzicie, to jest tym, którym to nie jest tym, którym ostatecznie udało mi się przejść bez Hoforisa tutaj. Ale tak, yy, Mordekai negatywna affinity Rathalos negatywna affinity yy, Tylko ta dwójka miała affinity pozytywne Tutaj yy, kombinowałem kogo wstawić I miałem taki plan Hofurisa Z jednej strony jego wsadzić, bo, yy, no, bo ma 5 gwiazd yy, Przepraszam, bo ma revive Więc byłem w stanie wskrzeszać tych, którzy padali Problem jest taki, że ten revive ma tutaj 7 tur cooldownu bardzo długo, a nie miałem książek, żeby ten cooldown skrócić. Już nie mówiąc o tym, że musiałbym mieć bardzo duże szczęście, gdybym nawet miał dwie książki, żeby ten od razu wpadło to w A3, bo równie dobrze mogłem Tutaj skrócić cooldown albo pięć książek jest też na A1. Drugim pomysłem było wzięcie War Maiden, War Maiden która dałaby mi decrease defense na AoE, dzięki czemu mógłbym tę falę Postarać się przejść zanim zabić ich, zanim oni zabiją mnie. Bo kiedy tylko zaczynała otrzymywać obrażenia, no to bardzo szybko się ta zabawa kończyła. Ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu z tego względu, że ona też ma tutaj negatywne affinity. Zresztą tak samo jak Hofforis, tylko że Hofforis do revive'u yy, to nie ma znaczenia. U niej, jako de u debafera, negatywny affinity by powodowało, że te debuffy by nie wchodziły przy weak hitach i byłbym w tym samym miejscu co wcześniej, więc ten pomysł porzuciłem, skupiłem się na nim. No problem pokazał się inny, przez to, że Hoforis jest też ma negatywne affinity, no to bardzo szybko był celem ataków i po tym jak ta dwójka, bo zazwyczaj albo Mordecai, albo Rathalos byli pierwsi atakowani, no to zanim on, ok, on ich raz skrzesił, a potem zanim Odnowiło mu się ten revive, to on już dawno nie żył i zostawałem z dwoma czempionami na drugiej fali. Co mi się, no, nijak nie udawało mi się e, tutaj przejść do bossa. Także kombinowałem dalej i w końcu w czwartek w czwart tak, w czwartek wieczorem trafiłem jednego Ancient Sharda chyba w markecie. E, się pojawił, otworzyłem i wpadła mi ta oto. Pani Melga Girdle, bardzo fajny epic i dzięki niej byłem w stanie w końcu przejść. No ja farmiłem, farmiłem smoka cały czas, bo, podejrz, bo też chciałem pofarmić w końcu sprzętu, troszkę żeby ubrać lepiej moich czempionów, żeby ich wzmocnić, żeby mieć większą siłę rażenia, większą przeżywalność, więc przy okazji farmiłem poziom 16 smoka, jednocześnie ją tam levelowałem, bo czwórka sobie radziła wystarczająco dobrze, także ją podlewelowałem. Miałem kurczaki już przygotowane na kogoś innego, ale że ona wpadła, no to od razu rzuciłem ją na 5 gwiazdek. Jak widzicie, nawet nie miałem puszonów, żeby ją asendować. Podlewelowałem ją do poziomu 50, ubrałem jej. Teraz już straciła rzeczy, ale generalnie troszkę ją ubrałem. No i w, końcu, i w końcu, w wielkich bólach udało mi się ten poziom przejść. A dlaczego ona była lepsza? ponieważ z jednej strony tutaj też mam revive, skrzesza dwóch czempionów, daje im 20% HP i 20% turn -meter. tak potem będzie lepiej, bo do tego jeszcze dojdzie shield, no ale do tego muszę ją ascendować do trzeciego poziomu no ale to też widzicie, też to jest 7 tur cooldownu ale to co jest u niej lepszego, to to że ona na swoim A2 daje mi shield i daje mi continuous heal, dzięki czemu byłem w stanie dłużej Przeżyć, bo nie tylko miałam revive, ale też zwiększyła moją przeżywalność, bo dała mi trochę leczenia, dała mi shield, dzięki temu e, dała mi czas, który potrzebowałem do tego, żeby te dwie fale przejść większą liczbą czempionów niż, e, niż dwóch. Poza tym ona, mając e, neutralną Affinity na 19 poziomie, nie była od razu celem ataków, więc mieliśmy, miałem tutaj więcej czasu e, na to, żeby ona przeżyła i y, zrobiła to co do niej należy. Także udało mi się przejść poziom y, poziom 19. Ile ja tam energii straciłem, żeby to w końcu przejść? Y, 5 minut i 9 sekund. W dużej części grałem tutaj ręcznie. Wiecie, poziom 19 to jest taki poziom, który przechodzi się raz w życiu i nigdy więcej się do niego nie wraca. Także y, normalnie czas mnie absolutnie tutaj nie interesował. Z tego względu, że mówię, raz tam byłem i potem przeszedłem na poziom 20, gdzie wiedziałem, że ze względu na Affinity Magic tutaj y, będzie mi zdecydowanie łatwiej grać. Także poziom 19 przemęczyłem i przeszedłem do 20. Pierwsze podejście tym samym teamem, porażka, ale potem y, zmieniłem na jedną osobę i chyba Hoforisa z powrotem wrzuciłem. Bo tam znowu Melga była pierwszym celem, bo ona tam miała negatywne affinity. No i udało mi się, udało mi się przejść. Ta pierwsza walka miała. Kiedy przeszedłem, to chyba było ponad koło 5 minut, jakoś tak. Koło 5 minut e, przeszedłem, ale byłem zadowolony, ponieważ to wywindowało mnie na pierwsze miejsce w turnieju, ponieważ nikt z moich konkurentów y, 20 poziomu nie zaliczył. Y, mój czas na poziomie. 19 nie dawał mi ciągle pierwszego miejsca. Tam byłem ponad minutę za, za liderem, więc to mi niewiele dawało. Ale zaliczenie poziomu 20 nawet na 5 minut dawało mi pierwsze miejsce. No i potem no postanowiłem troszkę przebrać moich czempionów z tego względu, że to już mi bardzo solidnie brakowało akuracji u Ratalosa. W związku z tym jego Brimstone wchodził bardzo, bardzo, bardzo rzadko. A Brimstone to było to, co sprawiło, yy, co pozwalało mi bardzo mocno przyspieszać walkę. Także założyłem, w jemu w zasadzie wymieniłem jedną rzecz, chest, na chest accuracy, który ma tutaj crit rate, crit damage, troszkę HP polskiego niestety, ale zawsze coś. Więc to pozwoliło mi razem z Aurą yy, Mordekaja dać mu odpowiednia accuracy. Tak 200, 200 plus, coś takiego na 20 poziom jest Potrzebne także w tym momencie on ma odpowiednie accuracy, zachowując crit rate. Crit damage no nie jest najlepszy, ale, ale, przy, ale potrafi tutaj też zadać troszkę obrażeń. No i ten brimstone na bosie bardzo mi walkę przyspieszył. Dodatkowo, kogo tutaj? Jego troszkę poprawiłem przy farmieniu tego sprzętu udało mi się go przyspieszyć teraz ma e, więcej jeszcze accuracy, więcej speedu, więcej przeżywalności myślę całkiem przyzwoicie jak na ten jak na miesiąc grania on wygląda Kayle tutaj nie wiem czy coś zmieniałem chyba nie, no, ale jemu mocno accuracy brakuje w tym momencie, muszę pofarmić e, pająka żeby dać mu banner accuracy na razie, chociaż zobaczmy bo tutaj chyba coś przybyło. Jest accuracy, ok. Dobra, czyli nie będę musiał farmić. No, na dole jest słabo, no ale będę mógł zmienić i jeszcze będę mógł przyspieszyć, bo jego poizony bardzo się też na bosie przydadzą. Więc troszkę podbudowałem moich championów, no i zacząłem ucinać kolejne sekundy ze smoka. Najpierw udało mi się 30 sekund uciąć z tego Później kolejne kilka sekund, kolejne kilka sekund, aż w końcu stwierdziłem, Dobra, ładuję energię, puszczę to na auto, bo widziałem za każdym razem, że, że udało mi się bez problemu przechodzić. Ani razu nie miałem porażki, więc byłem pewny tego, że nie zmarnuję energii, jeżeli puszczę to na auto, żeby to gdzieś tam w tle się farmiło. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że udało mi się obciąć czas do 2 minut 4 sekund, także o 3 minuty, jakieś 3 minuty, udało mi się obciąć czas na, na smok. Zresztą teraz popatrzmy sobie, jak, jak to wszystko działa, bo tak gadam, gadam, a można by zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, czy akurat tym razem będzie dobry czas, czy nie. Tutaj w dużej mierze zależało to od tego, czy Royal Guard. Czy udało mu się pożyć? Bo często, bo on, często on jest yy, tutaj celem ataków. On albo Kale, bo cała pozostała trójka ma pozytywny affinity, więc nie jest raczej wybierana do ataków. No i często było tak, że on na bosie ani razu swojego takedown nie, nie dał rady użyć, bo albo był na tyle osłabiony, albo go dopiero rewajwowałem na bosie. I miał za mało życia, żeby przeżyć choćby jedno uderzenie smoka, więc jeżeli raz zaatakował, to było dobrze i zazwyczaj takedown miał na cooldownie jeszcze. A to raczej nie będzie dwuminutowy czas, bo już jest minuta. Czekamy na drugi revive. No i pewnie tutaj, gdzieś chodzi o czas, to dużo zależy od. Yy, od. RNG, od tego jak często wchodzi brimstone, nie tylko na falach, nie tylko na samym bosie, ale też na falach. Widzieliście, służył e, takedown tuż przed bosem, więc teraz ma nieaktywne. Zobaczymy, czy uda mu się w ogóle przeżyć. A tak, chociaż ma ponad połowę życia. Zobaczymy. Okej, okay, udało się. No i widzicie, ledwo, ledwo żyje, pewnie ten, ten Poison go zabije, właśnie to nastąpiła, Reviver już leży, także od, teraz zależy od tej trójki, czy uda im się pokonać. No, Kale i Ratalos mają lifesteal, więc są w stanie się leczyć. No i pytanie teraz, jak często wchodzi Brimstone? No, jak widzicie, w tej walce dosyć pechowo nie wchodzi e, na bosie. No, teraz dopiero wszedł, no ale bos ma na cooldown, chyba skillę, więc Teraz tego nie skorzystałem, skorzystałem już następnej. No i teraz... No i dobijcie tego bossa. No i 2 minuty 26, całkiem mimo wszystko nieźle mimo tych męczarni, ale spokojnie. Zbudowałem sobie team, który farmi który farmi smoka. 20, po miesiącu czasu myślę, że to całkiem, całkiem przyzwoity wynik. O, całkiem niezły chest, Może sednie jest najlepsza, ale accuracy, crit rate i speed. Myślę, że zatrzymam. No, na tym poziomie konta jestem dużo mniej wybredny, jeśli chodzi o sprzęt. No i może na koniec pokażę Wam, jak każdy champion jest zbudowany, jak ktoś by chciał zobaczyć, w jakim kierunku iść. Więc mamy Rathalosa, oma lifestyle, żeby, żeby się leczyć. Bez tego by nie dało rady. Tak to wygląda. Jest przyzwoicie szybki. No, więcej ma crit rate niż potrzeba, ale no, idąc po ten accuracy, no niestety troszkę mu zwiększyłem, ale generalnie wygląda w ten sposób. Royal Guard, więcej, więcej HP, bo mu chciał zdecydowanie. Jest szybki 100% crit rate, mamy dużo crit damage, trochę accuracy, przydałoby się jeszcze więcej, ale z aurą mamy prawie 190% Yy, więc więc nie 180, więc nie jest jakoś tragicznie. E, tak wyglądają jego masterki. Jeszcze wam Ratolosa masterkę nie pokazałem. Idziemy dalej. Mordekaj głównie u niego chodziło o przeży chodzi o przeżywalność, o szybkość i to o to, żeby miał accuracy i także tak on wygląda. To są jego masterki. E, weźmy teraz Kayla Lifestyle, żeby mógł przeżyć aby się leczył, tak on wygląda masterki mamy takie i na koniec Hoforis, The Tasked z tej, z tej ekipy u niego też, u niego w zasadzie walczyłem tylko o to żeby mm, był w miarę przyzwoicie szybki i był w stanie troszkę przeżyć także mamy 40 tysięcy HP defense strasznie niski, 172 speed i w zasadzie nic więcej mnie na ten moment nie interesuje no ale oczywiście on ma dopiero 50 poziom Hmm, czy go będę? Na pewno nie będzie priorytetem, nie będzie kolejnym czempionem, którego będę wrzucał na 6 gwiazdek, ponieważ supporty akurat są w stanie robić swoją robotę, będąc, mając 5 gwiazdek. On Masterek jeszcze nie ma, zresztą nie wiem, czy akurat będę pchał jego, czy Melgę, która jest mimo wszystko lepszym czempionem. No, w kolejce mamy War Maiden. trzeba zrobić. Feng jest jednym z czempionów, który na pewno którego będę na pewno rozwijać ze względu na Fire bo tam Fire Knight u mnie totalnie leży Haikatun Ja wiem, że na 6 gwiazdkach dostanie więcej bazowego speedu co się przyda, dla niej będzie ważne, ale nie jest to też priorytet, no a poza tym nie bardzo mam tutaj kim się chwalić, no więc tak to wygląda udało mi się zgarnąć, wygrać te zawody i zgarnąć 250 punktów dla mojego teamu. W tym tygodniu rywalizacja jest na pająku i tu Yang, nasz brazylijski kolega, tutaj on został wyznaczony, więc mam nadzieję, że, że będzie chociaż podium i uda nam się tutaj znowu dużo punktów zgarnąć dodatkowych. Dobra, z mojej strony na dzisiaj będzie to wszystko. Mówi do was Samael, cześć.